Czy ja dzisiaj dobrze wyglądam? Dzisiaj na Tinderze będziemy wybierać postacie. Nie byłem nigdy na Tinderze, się przeciąga chyba, nie? W lewo to nie chcesz, a w prawo to randka. I dzisiaj mamy pełno quizów, w których możemy decydować, czy pójdziemy na przykład na randkę z postaciami ze Squid Game. Także lecimy, moi drodzy, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie hashtag Tinder. No i co? Nie mam co prawda muchy, ale w pokoju mam muchy, więc mistrzowskie intro. Tinder Squid Game, zaczynamy od San Ji-hun, przeciągamy w lewo czy w prawo. No i kulturka jest, zobaczcie chłopak, który jest co prawda delikatnie wychudzony do roli i chyba tak miało być. Natomiast całokształtowo zagrał bardzo dobrze i ja go oceniam przez pryzmat nie tylko wyglądu, chociaż prawda podobnie na Tinderze ocenia się tylko przez pryzmat wyglądu, czyli bardzo taka pusta aplikacja, więc ogólnie jesteś dobrym człowiekiem i dobrze wyglądasz. I 56% poszłoby z nim na randkę. 3000 osób. No to jest taki skurczysyn po prostu. Patrzę na typa i widzę, że oglądał Laboratorium Dextera i na mandraka się obcinał po prostu od garnka. I sam w ogóle jego charakter, to jak się zachowuje, kompletnie bym typa nie wybrał. Ja tu obstawiam 76% na 74! Prawie trafiłem. Czyli 4600 osób również nie przeciągnęłoby go. Tutaj to jest tragedia, podkrążone oczy. Jakby ojcowskie dostawało od własnej matki. I ma normalnie ta kosa, już chce maczać w dipie, w salsie albo w sosie serowym. I przeciągamy w lewo czy w prawo? No pewnie, że w prawo. 88! I to jest prawda. Czyli ogólnie ludzie, tak jak oglądaliśmy memy we wcześniejszym odcinku, no oglądają ten serial tylko i wyłącznie dla niej. No dobra, niech będzie. Dziaduszku! Tutaj to ja się nawet nie muszę zastanawiać. No lecimy, oczywiście, że 44%, przecież dziaduszek, mimo że był GM-em tej gierki, bo to jest 001, jest pierwszym graczem, no i ogólnie ja bym z nim poszedł na kawę, albo wymienić się respiratorem, bo już w ciężkim stanie był. Young Doksu, tak się nazywał Young Doksu, ma gościu wytatuowaną kobrę, którego kąsa w podbródek własnym językiem, ale tutaj obstawiam koło 90%, że są na nie, na randkę. I ja również, 91%, ale jestem dzisiaj blisko, to jest bardzo dobry odcinek, w którym wróżbita Harold przewiduje, co się może wydarzyć. No w każdym razie z nim bym na randkę, nie, ogólnie był obrzydliwy, w tym serialu był po prostu obrzydliwy. Abdul Ali, no, jego to mi jest żal i z racji tego żalu, no ja bym z nim poszedł. 77 osób chciałoby wychuj go na marble po prostu. Wiecie, o co chodzi, no. Abdulali, na randkę żeśmy nie podołali. Han Minio? W każdym razie, kobieta, która podobno jest nazywana Arturitem. Arturitem tego serialu po prostu jest nazywana. Arturem. Arturo Caliente. Więc ogólnie jestem na... aktorka sama w sobie zagrała świetną rolę, uważam, że to jest jedna z lepiej zagranych ról w tym serialu, granie takiego troszeczkę impostora i bycie jak chorągiewka. Nie wiem, co by się wydarzyło po randce, więc 64 na nie, no i dobrze, że jestem w większości, bo przynajmniej nie muszę się tłumaczyć. Hwang Jung-ho, to jest ten... policjant, tu nic nie spoileruję, to jest policjant. No i tu też będzie wysoko, no żeńska część będzie tam zaznaczała. Ja jestem na nie, będę w mniejszości oczywiście, że tak. 67%, on by się dobrze nadawał, jakby miał jasne włosy na Leona Kennedy'ego z Rezydenta. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak go gdzieś widzę. Ji-young, tu też będzie, tu jest... To jest postać zagrana tak cukierkowo po prostu, w danym momencie marbli, że tutaj jest... To będzie też 90% na tak, 84%. No mogłem się 100% domyślić. I obie płcie, i kobiety, i mężczyzny na bank w większości zaznaczały tutaj. 914 to chyba ci, co po prostu nie widzieli serialu, sobie zaznaczają. Squid Game głosowanie. Czy oglądałeś serial Squid Game? Tak, ale nie cały. Tak oglądałem, oczywiście, że tak. Czyli mamy 60% głosów, jest bardzo dobrze. Czy czekasz na drugi sezon serialu? Oczywiście, każdy czeka na drugi sezon. A ci nie czekają. Oni mówią, jo to dupia, dobrze się skończyło, nie interesuje mnie, co będzie dalej. Czy chciałbyś być na miejscu uczestników zabawy i zagrać w grę? Szczerze? Wiadomo, że większość osób zaznaczy nie, natomiast byłaby to na pewno fajna przygoda dla osób, które nie mają nic do stracenia. Jeżeli nie miałbym do stracenia nic, to chciałbym zagrać. I jesteśmy tutaj 48%, czyli albo są to osoby nieświadome, albo myślą podobnie do mnie i jeszcze nie mają wszystkiego do stracenia. Czy masz jakąś ulubioną postać z serialu? Tak, nawet kilka, tak jedną nie mam. Ulubiona postać z serialu? Kurczę, chyba dziaduszek. Wydaje mi się, że dziaduszek zagrał naprawdę rolę życia. No powiedzmy, że jedną. Nawet kilka, czyli jest jakiś podział, czyli ludzie ogólnie lubią aktorów z tego serialu, jest dobrze. Która gra podobała ci się najbardziej? Czerwony Zielony gra w Plastry Miodu, Przeciąganie Liny gra w Kulki, Szklany Most, Kalmar. Na bank Przeciąganie Liny było taką rzeczą, w której się dowiedziałem najwięcej, czyli w pierwszych sekundach. No nie mogę za bardzo spoilerować,
jeżeli oglądałeś Squid Game, to ty powiem, a jeżeli nie, to ty przewiń, żeby sobie nie spoilerować. Więc w przeciąganiu liny, żeby wiadomo, dziaduszek podsunął, żeby się położyć i tak dalej, i poczekać, aż się gdzieś tam zmęczony, to jest bardzo jakby dość logiczne, ale nie wpadłbyś na to, jakbyś miał krótki moment działania, czyli po prostu ciągniesz całej siły i tak dalej. Kalmar był fajny, ale tylko na początku filmu i od początku filmu wiedziałem, że Kalmarem się skończy. Szklany most był spoko, gra w kulki, dość oszukana i tam kombinowali bardzo mocno. Nawet ten Badziorek tam z tym swoim kumplem, którego tam miał do końca, też z nim grał i w ostatniej rundzie gdzieś tam coś się wydarzyło, że wygrał, też z tą kulką. Więc najbardziej mi się podobało chyba przeciąganie liny, powiedziałbym szczerze. I jestem na 6% tylko. Czerwony, zielony, co najbardziej się podobało, jest najpopularniejsze, ale nie było jakieś przełomowe, nadzwyczajne, było spoko. Robiłeś już ciastka ze Squid Game. Ja chcę ogólnie odtworzyć całą gierkę Squid Game, więc jeżeli chcielibyście, żebym to zrobił, zostawcie minimum 10 tysięcy łapek pod tym filmem, już chyba nawet to mówiłem w jednym odcinku, i na pewno, jak będzie 10 tysięcy łapek, na bank odwzorowujemy ciastka i próbujemy przejść Squid Game. Nawet załatwię sobie strój specjalnie dla was. Także nie robiłem, ale bardzo chcę zrobić. Ale mam zamiar zrobić, miałem to zaznaczyć. Nieważne. Który wzór ciastka uważasz za najtrudniejszy? Parasolka, kółko, gwiazdka, trójkąt. No parasolka, no to jest logiczne, 91%. A można było zaznaczyć kompletnie coś innego, na przykład wodorost. Jak miałbyś ocenić serial Squid Game w skali 1 do 3, to jaka jest twoja, jaką ocenę byś przyznał? No 3 na 3, ale 9 na 10, czyli bliżej tam, wiecie o co chodzi. 3 na 3, 70%, okej. Okay. Zostajesz czy umierasz? Squid Game. Zostajesz, jeśli obejrzałeś przynajmniej 2 odcinki tego serialu. Zostaję, oczywiście, że zostaję. Umierasz, jeśli twoją ulubioną postacią jest numer 218. Sangu. On nie jest, czyli zostaje. Zostajesz, jeśli grałeś chociaż w jedną grę pokazaną w tym serialu. Czy grałem? Przepraszam za beknięcie. To ciuciu babkę można nazwać, tak? W kulki też na pewno graliśmy. No zostaje, oczywiście, że tak. Umierasz, jeśli twoim zdaniem najgorszą grą, która pojawiła się w Squid Game, jest przeciąganie liny. Dla mnie jest najlepsza, więc tym bardziej zostaje. No i to jest szanujący się quiz. Zostajesz, jeśli lubisz 001. Zostaje. Powiedziałem, że dziaduszek to jest moja ulubiona postać w ogóle, także jest dobrze. Umierasz, jeśli płakałeś na przynajmniej jednej scenie. No nie płakałem. Umierasz, jeśli płakałeś na przynajmniej jednej scenie. Nie płakałem, czyli zostaję. Nie płakałem, jestem do końca. Zostajesz, jeżeli podobają ci się stronie ochroniarzy. W jakiś sposób rozumiem, że mogą być inspirowane domem z papieru. W sensie były na tyle proste, że można było je dobrze zrobić, plus zrobili sobie maski. Czyli taka koreańska wersja domu z papieru, można by było to tak nazwać. Delikatna inspiracja, ale nie jakieś takie ikoniczne wzorowanie się na domu z papieru. No come on, no dom z papieru nie jest jakimś wyznacznikiem kultowego serialu. Jest okej, okay, ale no to tyle. Więc zostajemy oczywiście. Umierasz, jeśli zrobiłeś Gacha Live Squid Game meme. Nie zrobiłem, zostaję. Kuźwa, to ja przeżyję to. Zostajesz, jeśli myślałeś, że będzie kilku zwycięzców. Zostajesz, jeśli myślałeś. No, szczerze mówiąc, oni od początku do tego aspirowali, czyli powiedzieli sobie, nie martw się, wyjdziemy stąd razem. I do końca serialu faktycznie wierzyłem, że może się tak stać. Więc teoretycznie zostaje. Umierasz, jeśli nie lubisz 199. Lubię, jest spoko gościem, zostaje. Wszystko masz... Udało ci się przeżyć. Jesteś z siebie dumny? Jak tak, to podziel się wynikiem w komentarzu. A jak tobie się udało przeżyć, to podziel się wynikiem w komentarzu. Ale nie hajsem! Hajs zostawiam dla siebie, okej? Okay? Którą postacią ze Squid Game jesteś? Wyobraź sobie, że przypadkowa osoba na ulicy zaczepia cię i proponuje sporą sumę pieniędzy w zamian za to, że zagrasz z nią w grę. Jaka jest twoja reakcja? Jestem mistrzem gier. No i dobra, to zaznaczam. W sumie niech będzie, tak? W sumie zlekceważyłem go, no ale zobaczmy. Co jest twoją mocną stroną? Dobrze radzę sobie w stresowych sytuacjach, mógłbym zaznaczyć, ale właściwie jestem ambitny i ciężko mnie zniechęcić, chyba będzie lepszą odpowiedzią. Jaka była twoja ulubiona gra w dzieciństwie? Baba Jaga patrzy, gra w gumę, zbijak chowalnego, policjanci i złodzieje, gry komputerowe, mobilne się liczą. Chyba policjanci i złodzieje. Zawsze lubiłem ze znajomymi wychodzić i graliśmy naprawdę od 13-14 po całym osiedlu praktycznie do wieczora. A czasami było tak, że była 20-21 i my dalej kogoś szukaliśmy, a on już dawno był w domu. Ale nie mogłeś do niego zadzwonić, tylko szło się na domofon, czy tam jest, na przykład jest Michał, a Michał już w domu siedzi wykąpany. Więc policjanci i złodzieje. W jaki sposób mogłeś przechytrzyć swojego przeciwnika? Okłamałbym go, potrafię świetnie kłamać, użyłbym swojego uroku osobistego, wykorzystałbym do tego siłę, wziąłbym go na litość, zmanipulowałbym go. Podejrzewam, że to raczej ja byłbym przechytrzony. Może bym go zmanipulował. Wolisz rywalizować czy współpracować z innymi? Bo lubię rywalizować, ale współpraca... Cenię sobie współpracę, jak się jeszcze dobrze z kimś współpracuje. Wydaje mi się, że rywalizować mimo wszystko. Wyobraź sobie, że na lekcji nauczyciel będzie przypytywał całą klasę, który z kolei wolałbyś pójść do odpowiedzi. No ostatni. Chyba pod koniec może zdążę się jeszcze czegoś nauczyć. Zdecydowanie to. Co najbardziej motywuje cię do działania? Na teraz tu nie ma konkretnej odpowiedzi, ale często mobilizowały mnie do działania inne osoby. To znaczy, jak widziałem, że one też się rozwijają, to ja nie chciałem stać w miejscu, tylko iść do przodu. Więc powiedzmy, że nagroda. Na koniec wybierz jeden kształt.
Szczerze, na pewno mieliście coś takiego, jak oglądaliście Squid Games, że zastanawialiście się, co wybrać? Co by tu wybrać? I ja pierwsze, co właśnie powiedziałem, parasol będzie zajebisty. Dlaczego? Dlatego, że tak nazywał się odcinek. To był odcinek drugi, tak? Drugi chyba, nie? Człowiek z parasolką, coś takiego, więc wybrałem parasol. Wygląda na to, że najbardziej przypominasz Gi-Hun Son. Jesteś osobą, która dobro innych stawia nad swoje własne. To prawda, nie lubisz się kłócić i do każdego starasz się wyciągać pomocną dłoń. To też prawda, nie jestem jakąś osobą turbokonfliktową, ale jestem cięty. Z natury jesteś otwarty i przyjazny w stosunku do innych, ale jak się wkurzysz, potrafisz pokazać pazury. Mogłem grać jego? Tylko nie, ja mam bardziej mongolskie oczy, a nie chińskie. To może nie przyjąłbym się. Czy znasz tytuły odcinków serialu? Pojedziemy sobie, to będzie z marblami. Mężczyzna z parasolem, szczęśliwy dzień, to jest ostatni odcinek, jesteśmy drużyną. Czyli tak, pierwszy odcinek mógłby się nazywać Światło czerwone, światło zielone, to jest drugi. Piekło, czyli światło czerwone, zielone. Dobra, niestety, ma drugi odcinek Squid Game, piekło. Okej, okay. Trzeci odcinek, mężczyzna z parasolem. Czwarty odcinek, jesteśmy drużyną, co tam było po kolei? Chyba jesteśmy drużyną. Jaki tytuł ma piąty odcinek? Sprawiedliwy świat. Szósty odcinek, lider. Aha, bo jeszcze wcześniej były te, nie? I teraz szychy, lider, szczęśliwy dzień. Nie jest najgorzej, 89%. Znakomicie znasz tytuł odcinków serialu Squid Game. Widać, że jesteś fanem tego serialu. Podziel się wynikiem w komentarzu. No easy, jak się oglądało? I uważam, że to jest naprawdę jeden z lepszych seriali, więc mam nadzieję, że drugi sezon nas nie zawiedzie, tak jak zawodziły kolejne odcinki serialu Dom z Papieru. Teraz Squid Game ma aktualnie tylko jeden sezon. No oczywiście, że prawda, jeden sezon. Oryginalny język serialu to japoński. Fałsz, to jest południowo-koreański, po prostu koreański. Oryginalny język serialu to koreański, dobrze wiedzieć. Dzięki, wiedziałem. Scenariusz do serialu wymyślił Hwang Dong-hyuk. O kurde, prawda. Niech będzie, nic innego mi się nie zgadzało. Numer konta, który wystąpił w serialu, jest prawdziwy. Numer konta? No nie, no jak prawdziwy numer konta? Co wy to? I można tam wysłać pieniądze? To wszystko było przemyślane, darowizny. Darowizny na ten numer konta. W pierwszym sezonie Squid Games jest 8 odcinków. No właśnie nie pamiętam, czy 8 czy 9 jest. W pierwszym sezonie Squid Game jest 9 odcinków. No, przed chwilą to robiłem. Premiera serialu odbyła się 17 września. Prawda, 17 września i wtedy zaczynam oglądać. W ogóle odpaliliśmy Netflixa i tak przypadkowo Squid Game. Mówię, lecimy! Od razu oglądamy, ty! I oglądałem równo z premierą. Reżyser Hwang Dong-hyuk napisał scenariusz do Squid Game w 2008 roku, ale nie mógł znaleźć żadnego chętnego producenta. Ja uważam osobiście, że to też jest plotka. To znaczy, żeby nie mówić, a że jesteśmy nagle podobni do Dom z Papieru i tak dalej, to ja wymyśliłem ten serial dużo wcześniej, ale po prostu nie miałem producenta. Więc i ogólnie jest to na 95% jest to fałsz. Na 95%. Ale prawdą jest to, że jest taka plotka. Tytuł drugiego odcinka to Mężczyzna z parasolem. No nie no, to był chyba trzeci odcinek. Fałsz, nie? Tytuł drugiego odcinka to piekło. No dokładnie. Squid Game po japońsku oznacza gra w kalmary. No powiedzmy. No tak, 8 na 9. Jesteś prawdziwym fanem, widać, że lubisz ten serial, podziel się wynikiem. Nie, koniec! No i moi drodzy, Tinder zrobiony, wszystko zrobione w Squid Gamesach. Jeżeli chcielibyście więcej z samych quizów, a jeszcze trochę rzeczy tutaj jest do zrobienia, nie zrobiliśmy wszystkich rzeczy, to zostawiajcie w komentarzu hashtag quizy albo hashtag Tinder. No przecież hashtag Tinder musicie zostawić. No i żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim łokciem. Odcinki codziennie, czyli od poniedziałku do piątku od 15 i weekendy o 10. No i niech Hang Su-jung Se-bok będzie z wami. No i grajcie w parasole i nie liszcie sody, bo jest niezdrowe. Po latach już to wiemy, Magda Gessler wszystko powiedziała. Także tyle mistrzowskie okej, trzymajcie się, na razie, fani Squid Game, do zobaczenia i Karolka, pu!